Identyfikator podmiotu SCP-513. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-513 powinien być umieszczony w bloku żelatyny o objętości 1 metra sześciennego i przechowywany w dźwiękoszczelnym, klimatyzowanym pomieszczeniu. Żelatyna musi być sprawdzana codziennie celem odnalezienia degradacji struktury bloku. Awaryjne kontrole będą dokonywane bezpośrednio po każdym trzęsieniu ziemi, wybuchu lub dźwięku klasy drugiej lub wyższej. Personel wykonujący kontrolę ma obowiązek nosić zatyczki do uszu oraz nauszniki z możliwością redukcji szumów, za każdym razem, gdy wewnątrz pomieszczenia znajduje się SCP-513. Jeśli blok żelatyny wykaże jakiekolwiek oznaki degradacji, takie jak rozerwania, szczeliny, oznaki rozpuszczania lub pleśń, SCP-513 jest natychmiast umieszczony w bloku zastępczym przez zespół chirurgicznie ogłuszonego personelu klasy D. Żadne inne istoty czujące nie mogą wejść do pomieszczenia podczas wykonywania tej procedury. Osoby narażone na oddziaływanie SCP-513 mają być monitorowane przy pomocy co najmniej 2 pracowników ochrony, w każdym czasie. W żadnych okolicznościach nie można podawać osobom poddanych działaniu obiektu środków uspokajających, ani pozwolić utracić przytomności. Każda ofiara, która jest nieprzytomna, ma zostać poddana natychmiastowej terminacji. Personel klasy D należy uśmiercać przy wykryciu pierwszych objawów degradacji psychicznej. Wszelkie inne ofiary działania obiektu mogą być poddane terminacji na ich życzenie. W ramach możliwości należy zaobserwować SCP-513-1. Opis. Fizycznie SCP-513 jest zwyczajnym, zardzewiałym krowim dzwonkiem. Wszelkie oznaczenia oraz grawerowania nie są widoczne na powierzchni ze względu na dużą ilość korozji. Próby usunięcia rdzy chemicznie lub mechanicznie zakończyły się niepowodzeniem. SCP-513 został odzyskany przez agenta w trakcie przeprowadzenia procedury przywracania przechowywania MU w strefie. Klakier SCP-513 był mocno utrzymywany w miejscu przez kilka pasków taśmy klejącej. Pojedynczy kawałek papieru został znaleziony wraz z SCP-513. Patrz uzupełnienie. Każdy hałas wytwarzany przez SCP-513 od razu wywołuje silny lęk u wszystkich istot, które go słyszą, niezależnie od ich wcześniejszego stanu psychicznego. Ofiary wystawiania na działanie podmiotu zgłaszają uczucie bycia obserwowanym przez niewidzialną istotę i mają nadwyższone tętno oraz ciśnienie krwi. Mniej więcej godzinę po ekspozycji ofiary zaczynają przelotnie zauważać SCP-513-1 przy otwieraniu drzwi, podczas przechodzenia obok lustra, odwracaniu głowy lub wykonywania innych czynności, które prowadzą do nagłej zmiany percepcji wzrokowej. Po zauważeniu SCP-513-1 podobno odwraca się i odchodzi z widoku, po czym znika bez śladu. Przesłuchanie świadków zdarzeń wynika, że SCP-513-1 jest niewidoczny dla tych, którzy nie byli narażeni na działanie anomalne SCP-513. Obserwacje SCP-513-1 powtarzają co 14 do 237 minut. Śledzenie przez podmiot nieuchronnie powoduje skrajny brak snu, gdyż ofiarom przeszkadza obecność SCP-513-1 w pomieszczeniach, w których się aktualnie znajdują. Ofiary zdolne zasnąć przed pojawieniem się SCP-513-1 są fizycznie atakowane przez obiekt. Po przebudzeniu ofiary SCP-513-1 ucieka jak w każdym przypadku. Patrz dziennik eksperymentu 513. Brak snu wraz ze stresem psychicznym powodowanym przez zachowanie SCP-513-1 zawsze wywołuje paranoję, agresję, zwiększoną czujność oraz depresję. Wszystkie testy zakończyły się samobójstwem ofiary. Opisy wyglądu SCP-513-1 są w dużej mierze nierzetelne. Badani nie są w stanie zapewnić kompletnych wyników obserwacji ze względu na wyczerpanie, utratę zdrowia psychicznego i zwiększoną czujność na zmianę otoczenia. Wszystkie wykonane do tej pory przesłuchania wskazują, że SCP-513-1 jest wysokim, wychudzonym humanoidem z nienaturalnie długimi rękoma. Uzupełnienie. Tekst odzyskany ze strefy... Widziałeś go. Teraz możecie usłyszeć. Dotknąłeś go. Teraz możecie zobaczyć. Nigdy nim nie dzwoń. Jeśli go usłyszałeś, możecie dotknąć.